Cześć, witajcie. W tym filmie chcę Wam pokazać, jak zabezpieczyć należy okno i jakich ja do tego używam materiałów. Okno, jak widzicie, jest tutaj za mną razem z parapetem. Okno zostało wcześniej umyte, odtłuszczone. To jest bardzo ważne, że przed każdym oklejaniem, czy to są okna, czy jakieś inne płytki, czy cokolwiek, umyjcie dobrze, odtłuśćcie benzyną ekstrakcyjną, tak żeby nie było tłuste, żeby Wam się fajnie te taśmy przyklejały. Chcę Wam dzisiaj pokazać dość ciekawy produkt. Jest to dyspenser do folii oraz do papierów. One się nazywają Speedy Mask. One wyglądają w ten sposób. Czyli jest to folia z przyklejoną taśmą klejącą tutaj u góry. One występują w różnych rozmiarach. To znaczy, że po rozwinięciu ta folia tutaj się rozwija i ona nie jest tylko taka krótka, jak ją tutaj widzicie teraz, tylko w tym przypadku jest folia na 1,40 m, czyli po odklejeniu taśmy, za chwilę Wam to pokażę tu na oknie, rozwijacie sobie ją, kleicie taśmę na górze, ściągacie całą folię do samego dołu. 1,40 m na całe okno Wam starczy. Są w różnych rozmiarach, 1,80 m, 2 m, i też są też takie małe, jest też fajny taki mały dyspenser do folii. Oczywiście tam na opakowaniach producent podaje, na ile ta folia jest długa, czyli ile metrów bieżących z tego zrobicie, ile zakleicie metrów kwadratowych. Tutaj akurat w tym dyspenserze jest folia, która rozwija się na 55 cm, jest jej 20 metrów bieżących. I ona też tak działa, że po prostu dyspenser ma tutaj taki nóż i on nam pomaga w obcięciu, on nam obcina tą folię z tą taśmą. Musimy to zrobić na dwa razy, czyli w pierwszej kolejności obcinamy sobie tą taśmę i tutaj chytamy za folię, ciągniemy w dół i mamy obcięte. Tak to wygląda i widzicie, ta folia rozwija się w dół. Taśma 25 mm. To też jest bardzo fajne, bo jeszcze nie spotkałem się, żeby była tak szeroka taśma w Speedy Maskach. Powiem Wam, że ona bardzo dobrze trzyma. Miałem już ją wcześniej naklejoną bardzo długo i dobrze trzymała, łatwo się potem odkleiła. Fajne jest też to, że ona jest matowa i przez nią nic nie widać. Jak ją dacie na okno, to popatrzcie, ona jest taka, że ona się automatycznie przykleja do powierzchni, nie? Za chwilę Wam pokażę to na przykładzie zabezpieczenia. I tak samo jest, występuje papier Speedy Mask, czyli jest to taki cienki papier do zabezpieczenia na przykład listew przypodłogowych, parapetów i tak dalej. Ja używam do zabezpieczenia parapetów. Jeżeli bym malował listwy przypodłogowe, to też bym używał papieru do zaklejenia. Ja sobie opisuję po otwarciu folii, opisuję sobie potem po wyciągnięciu z dyspensera tej folii, opisuję sobie na tej taśmie ołówkiem, że tutaj jest 1,40 m, bo jak macie kilka rodzajów, to potem możecie nie wiedzieć, bo wszystkie wyglądają podobnie, tak? Więc nie będziecie wiedzieć, ile one tam mają. Także ja mam tutaj napisane 140 i wiem, że ona jest na 1,40 m. Potem jak biorę ze skrzyni, to wiem, że to który rozmiar potrzebuję. Te papiery, bo papier występuje w dwóch wersjach. Ta jest krótsza, tamta jest dłuższa, druga jest dłuższa. Ta krótsza pasuje do tego dyspensera, też bardzo fajnie się to obcina. Ja zapraszam Was do oglądania, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Dajcie znać w komentarzu, czy znacie produkty firmy Motive, czy używacie Speedy Masków, czy to folii, czy papierów, czy używaliście już tego dyspensera, jak on Wam się sprawdza podczas pracy.
aby obkleić tutaj za zawiasami, używam taśmy takiej cieniutkiej, 11 mm. Tutaj sobie przyklejam od samej góry. Następnie tutaj jeszcze na tą futrynę wklejam troszkę szerszy pasek, 2 cm. Teraz oklejam zawias. Czterdziestką ósemką. Akurat mam taką. I teraz przystępuję do przyklejania mojej Speedy masku. Chwytacie za taśmę, tutaj palcami sobie jakby hamujecie rozwijanie. Przykładacie do futryny, kleicie tyle, ile Wam potrzeba. Tutaj sobie widzicie, ustawiacie mniej więcej, ta będzie dotąd, przyjdzie taśma i Wam wszystko zasłoni. Czyli odsuwacie od okna, przecinacie pierwsze taśmę, przecinacie folię. Musicie to zrobić na dwa. I teraz bardzo ważne, jak już macie przyklejone tego Speedy Maska do okna, to po prostu bierzecie i go rozwijacie w dół. To, o czym mówiłem, przykładać, on się sam przykleja już do waszego okna. I już macie, ona wam nie będzie tutaj się teraz przesuwać. Biorę taśmę i przyklejam tutaj na miejscach, gdzie ona się nam kończy, tak żeby ona, żeby szczelnie było zakryte okno. Jedna strona, mogę ją trochę naciągnąć. Generalnie macie okno zaklejone. Szybko i w bardzo łatwy sposób. Czy będziecie zaklejać płytki w łazienkach, to też Wam kiedyś pokażę. Speedy Mask przyklejacie przy samym suficie. Bierzecie taką długość, żeby Wam starczyła do samej ziemi, rozwijacie i macie temat zabezpieczenia załatwiony. Teraz ja sobie zmienię otwieram dyspenser, wyciągam sobie od razu po wyciągnięciu, piszę sobie tutaj metr 40. I teraz wiem, że ona będzie na metr 40. Nie muszę o tym pamiętać. Wkładacie to samo co przy folii. Przekręcacie, papier macie zabezpieczony. Parapet ja sobie robię tak, że po prostu przykładam do parapetu i obcinam, a później obracam i przyklejam. Za chwilę Wam to pokażę. Czyli przyklejam sobie na razie jakby tutaj.
wstępnie. Tak się odrywa ten papier. Bardzo równo. I ja, on jest zaginany do środka, więc ja daję sobie na parapet, przyklejam. Okno zabezpieczone zostało do zabezpieczenia klamkę. Na klamkę naklejam taśmę. Odrywam. Zawijam ją do środka. Tak się prezentuje zabezpieczone okno. Przeze mnie Speedy Maskiem, Speedy Mask oraz taśmy marka Motif. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów. Pozdrawiam Was i życzę Wam miłego dnia.